Witam wszystkich serdecznie, tutaj Darek Wawer najwyraźniej, widać na załącznym obrazku. I chciałbym wam przedstawić coś bardzo, bardzo, bardzo specjalnego, na co trafiłem ostatnio zupełnie przypadkiem przeglądając swój dysk. A mianowicie jest to pierwsza ukończona i napisana przeze mnie gra, zresztą jedna i jedyna, która została rzeczywiście ukończona, ale nieważne. No i tak oto ona wygląda. Mówię, trafiłem na nią przypadkiem, to był rok 1998, jak się potem okazało, bo sprawdziłem daty plików, które były tam w katalogu, tak, kiedy zostały zrobione. 98, konkretnie 14 września 98 roku. O mój Boże, miałem wtedy 12 lat. No i co? I to już nawet nie były wakacje chyba, bo wrzesień to już nie były wakacje w podstawówce. Jezus Maria, jestem stary. No ale dobra. Instrukcja i tak oto wygląda gra. Uwaga, panie i panowie. Dokładnie tak wygląda gra. Latam sobie stateczkiem. To jest DOSBox i to troszkę jakoś tak dziwnie działa i dziwnie mryga. W oryginale nie mrygało. Ale no to jest emulacja jakaś taka dziwna, więc to niestety no tak wygląda. Może to przyspieszę trochę. Że chyba jakoś tak robiło. Dobra, trochę przyspieszyłem. No, więc latam stateczkiem. Zestrzelam różne takie inne stateczki, które też do mnie strzelają. Nie wiem, czy widać, tutaj są trzy naraz swoją drogą. Dobra, strzelił we mnie, życia spadły, tak? O, jak się wygrało, to był efekt, który bardzo mi się podobał. Jak się wygrało, to przelatywało się dalej oczywiście. I nie wiem, czy widzicie, są w tle gwiazdki, które się poruszają. I te jaśniejsze gwiazdki... Okej, wcale nie jest tak, że jaśniejsze. Niektóre gwiazdki poruszają się szybciej, niektóre gwiazdki poruszają się wolniej. Aha! No i oto jest. To jest pierwsza gierka, jaką kiedykolwiek napisałem. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że coś takiego wrzuciłem, ale ja miałem bardzo dużo radości i to było dla mnie bardzo zabawne, jak to odkryłem zupełnie przypadkiem. I znowu wygrałem. No dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam was serdecznie i chyba zaraz zrobię drugi filmik, demonstrując wam drugą rzecz, którą napisałem. Pozdrawiam i do następnego kasta!